tych ogromnych pudłach są maseczki jednorazowe i środki dezynfekujące. Trafią do polskich szpitali i domów pomocy społecznej. Z tego miejsca Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wysyła w świat dobro. My natychmiast uruchomiliśmy pieniądze fundacyjne. Nie zaczęliśmy od zbiórki pieniędzy. Powiedzieliśmy, mamy na koncie pieniądze i miesiąc temu zamówiliśmy pierwszy 1 000 000 maseczek. To już miesiąc trwa, trwają wszystkie formalności, żeby je sprowadzić. Dzisiaj pani Kulczykowa też mówiła, miesiąc czasu trwało, żeby to wszystko zrealizować. Do tej pory wydaliśmy blisko 35 milionów złotych. To co widać, to jest ten sprzęt ochrony osobistej. Czekamy na duży bardzo transport z Chin. Jest to transport 3 samolotów. Między innymi 1 000 000 maseczek, dodatkowo jeszcze maseczki tak zwane P2, te z filtrem, także na 50 tysięcy kombinezonów tej biologicznej ochrony osobistej. Bardzo jest trudna logistyka. Korzystamy z polskich linii lotniczych, które utworzyły most powietrzny, bezpłatny dla organizacji pozarządowych, dla samorządów. To jest takie nasze teraz centrum logistyczne. Od kilku dni, wczoraj przyjechało bardzo dużo różnych artykułów. I dzisiaj dalszy ciąg naszej trwa wysyłki. Stąd mamy wysyłkę do szpitali, do DPS-ów. Wysyłamy bez próśb na przykład do wszystkich oddziałów ginekologiczno-położniczych. 12, 14. Taki pakiet do szpitala to jest 2 000 maseczek. Miałeś okazję przy tym troszkę tutaj pracować, czyli naklejamy nasze serduszko. Są tutaj osoby wyłącznie pracujące w fundacji. Rotujemy się w miarę możliwości, ponieważ no niektóre osoby mają dzieci, mają jakieś bardziej skomplikowane sytuacje i nie mogą być tutaj z nami codziennie. Spotykamy się codziennie o godzinie 9 rano i pracujemy tyle, ile trzeba, czyli tyle, ile w danym dniu mamy próśb od szpitali bądź do godziny, do której przyjdzie kurier. Dzisiaj robimy kolejną wysyłkę do 149 szpitali w całej Polsce. Każdy, kto do nas pisze, jeżeli to nie jest prywatny DPS państwowy, to taką paczkę otrzyma. Za moment cała Polska otrzyma wszystkie pogotowia ratunkowe, nasze przyłbice. Generalnie do tej pory wysłaliśmy 40 tysięcy, mamy ich 75 tysięcy. Kupiliśmy 211 łóżek do intensywnej terapii, kupiliśmy 100 kardiomonitorów, kupiliśmy 100 respiratorów. Ten sprzęt, który będzie do nas zjeżdżał, łóżka już przyjechały, pierwsze część łóżek. To jest taki gruby sprzęt, potężny sprzęt. Ale to, co zrobili obywatele, to jest coś niebywałego.